rozgrywki wchodzą w taki moment, że zaczyna wychodzić już zmęczenie tej jesieny. To już jest 10. kolejka, przychodzą kontuzje, przychodzą kartki, te przesilenie jesienne, gdzie organizmy to odczuwają. Musimy pamiętać, że ci ludzie pracują. Pracują wykrótnie, wstają rano, tego słońca nie ma, przyjeżdżają wieczorem na trening, tego słońca znowu nie ma. A gdzieś to wszystko utrudnia pracę i tą radość nawet samego meczu. I myślę, że dzisiaj wiele drużyn w czwartej lidze będzie miało ten sam problem, jeżeli chodzi o tą strefę mentalną i fizyczną. I może przyjść w którymś momencie kryzys. Ja nie chciałbym, żeby on przyszedł teraz. I to jest już rola moja jako trenera, żeby doprowadzić wszystko do przyszłego tygodnia zespół tak, żeby wyglądał dobrze. Ale nie ukrywam, że dzisiaj było widać, wyglądaliśmy tak troszeczkę, jakbyśmy dopiero co wstali z łóżka, tak bym powiedział. Gdzieś za bardzo sennie w ten mecz weszliśmy.